Serwus. Dziś kopytka, czyli kluski ziemniaczane. Tradycyjny przepis na pyszny dodatek do obiadu. Kluski ziemniaczane są bardzo proste do przygotowania. Pasują do wielu dań mięsnych, ale nie tylko. W poprzednim odcinku na kanale Krywu Gotuję przygotowałem przepyszną zasmażoną kapustę czerwoną, która w połączeniu z kluskami z tego odcinka to bardzo polskie danie obiadowe. Zapraszam. Do przygotowania kopytek potrzebować będziesz tylko trzy składniki. 150 g mąki pszennej, 0,5 kg ugotowanych ziemniaków i jedno średniej wielkości jajo kurze oraz sól do smaku. W tradycyjnym przepisie należy ziemniaki wcześniej zmielić przez praskę. Ja używam tłuczka do ziemniaków, a następnie już w rękach zagniatam ciasto. Głównie chodzi o to, by nie było w kopytkach kawałków ziemniaka. Przygotowane ciasto ziemniaczane dzielę na trzy części. Na desce sypię mąkę, a z ciasta formuję wałeczki, które po rozciągnięciu powinny mieć grubość kciuka. Teraz robimy kopytka, krojąc wałki na 2-centymetrowe skośne paski. Kopytka wkładam do wrzącej, osolonej wody z dodatkiem jednej łyżki oleju roślinnego. Delikatnie mieszam, by kluski nie przykleiły się do dna. Gotuję pod przykryciem do momentu, aż zaczną wypływać. Podobnie jak kluski śląskie, przepis znajdziesz na moim kanale. Kluski śląskie, jak i kopytka, idealnie pasują do zasmażanej kapusty czerwonej z kiełbasą. Zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu i obiad gotowy. Życzę smacznego i do następnego gotowania.